Adamczańskie Media. Inicjatorem dzisiejszego spotkania i konferencji prasowej jest Miejska Rada Sportu. To na nasze zaproszenie gościmy dzisiaj panią Magdalenę Zbunicką, szefową radomszczańskich struktur, powiatowych struktur Platformy, ale jednocześnie nie możemy zapominać, że kandydatkę na posła Rzeczypospolitej, czego i serdecznie my wszyscy tu życzymy, oby została tym posłem. Szanowni Państwo, jak zwróciliście uwagę, w mediach od pewnego czasu bardzo dużo się mówi o obiektach sportowych, bardzo się mówi w zasadzie o braku obiektów sportowych w Radomsku. Stąd też Rada, Miejska Rada Sportu postawiła sobie za cel przygotowanie planu poprawy tej bazy, a jednocześnie nie poszliśmy na łatwiznę, szukamy pieniędzy, gdyż wiadomo, samorząd radomszczański nie podoła wszystkiemu sam, bo budżet jest taki, jaki jest. Dzisiaj się dowiadujemy, że debet będzie w przyszłym roku na poziomie od 6 do 9 milionów. Posunięcia pewnego rodzaju finansowe rządu doprowadzają do tego, że obniżka podatku CIT powoduje, że powstają luki, czyli dla sportu, dla bazy sportowej pieniędzy w mieście nie będzie. Szanowni Państwo, chciałbym przypomnieć, że w pewnym momencie w Radomsku powstało takie gremium, które składa się z członków Rady Miasta i członków Miejskiej Rady Sportu. Nie wszyscy zapewne wiedzą, ja pragnę dzisiaj oficjalnie, bo nie mieliśmy wcześniej okazji, Państwu zakomunikować, że reżyserem tego spektaklu jest pani Magdalena Zbunicka. Władziu, chciałbym pani w imieniu sportu, w imieniu Rady Sportu, w imieniu ludzi, którzy kochają, chcą mieć ten sport w Radomsku, podziękować za tą inicjatywę, gdyż ta inicjatywa przynosi pierwsze efekty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wiecie, na jakim etapie jest baza sportowa. Rada wspólnie z obecnymi tutaj, bo mamy obecnego przewodniczącego Miejskiej Rady, mamy dyrektora MOSIR-u, mamy radnych. Bardzo dobrze, bo z tego wniosek, że interesujemy się tym i możemy ze słów przejść w czyny. Są moi przyjaciele z Rady Sportu. Wymyśliliśmy sobie taką koncepcję, która mówi, że potrzeba rozbudować bazę sportową. Mówimy nie tylko o piłce nożnej, bo o niej było najgłośniej, ale mówimy też i o sportach walki, bo chcemy rozbudować szkołę numer 6. Mówimy o bieżni lekkoatletycznej przy szkole numer 6. Mówimy o budowie i readaptacji budynku po basenie, bo niedługo będziemy mieli nową pływalnię. Zostanie ta stara pływalnia do zagospodarowania. Wymyśliliśmy sobie, że chcemy tam umieścić ciężarowców i inne stowarzyszenia sportowe. To są takie cele na przyszłość. 5 lat to jest jednak duży, długi okres czasu. Ja dzisiaj kieruję do kandydata na posła, a myślę, że w przyszłości do posła pytanie. Pani Magdaleno, wiemy wszyscy, że żywo pani się interesuje tym sportem. Chcemy się dowiedzieć dzisiaj, jakie zadania stawia pani sobie przed sobą, byśmy tu ściągnęli do Radomska zewnętrzne środki, jakie ma pani pomysły i czy pani w ogóle akceptuje tą drogę, którą idzie dzisiaj Rada Sportu. Oddaję pani głos. Dziękuję bardzo i bardzo serdecznie dziękuję za słowa uznania. Szanowni Państwo, o tym, że radomszczańska infrastruktura sportowa pozostawia wiele do życzenia, rozmawiamy od wielu, wielu lat. Ten stan infrastruktury sportowej i w ogóle sportu w Radomsku jest też konsekwencją wielu lat zaniedbań i traktowania sportu w Radomsku na każdym poziomie, i tym amatorskim, i tym bardziej profesjonalnym, trochę po macoszemu. Tak naprawdę jesteśmy chyba jednym z niewielu miast, które nie skorzystało z ogromnej szansy, jaką była budowa Orlików, które były wspierane z pieniędzy rządowych. I ta luka na tym polu doskwiera nam do dziś. Wiemy, że funkcjonujący w Radomsku budżet obywatelski w bardzo niewielkim stopniu, ale jednak zaczyna zapełniać tą lukę poprzez pojawiające się wnioski właśnie z dziedziny sportu. Oczywiście jest to sport amatorski, ale ogólnodostępny i taki, który pozwala dzieciom, młodzieży i rodzicom w sposób aktywny, a tym samym zdrowy spędzać czas. Jak Państwo pewnie wiecie, też chociażby z wczorajszej konferencji, wśród 21 wniosków budżetu obywatelskiego tegorocznego, czyli tej piątej edycji, jest gro propozycji napisanych przez radomszczan, które właśnie dotyczą utworzenia, rozbudowy czy poszerzenia oferty sportowej w mieście. I za wszystkie projekty trzymam mocno kciuki, ale nie ukrywam, że szczególnie te dotyczące właśnie rozwoju sportu, chociażby projekt na Gliniankach czy projekt w okolicach Szóstki, te dwa projekty są mi szczególnie bliskie, bo one są uzupełnieniem tej ubogiej bazy sportowej, która w mieście niestety funkcjonuje.
tak jak pan przewodniczący powiedział, żadne z miast, a tym bardziej małe, nie jest w stanie ze środków własnych, z budżetu tworzyć dobrej bazy sportowej. Dlatego potrzebna jest współpraca nie tylko pomiędzy samorządami, mówię tutaj o samorządzie miejskim i samorządzie powiatowym, ale przede wszystkim jest potrzebna dobra współpraca pomiędzy samorządem a rządem. Brak tej współpracy do tej pory niestety zaowocował dosyć dużą mizerią w tym zakresie, natomiast ja gwarantuję, że jestem pewna, że to się może zmienić. O tym, jak bardzo duże problemy i duże wyzwania też stoją przed Radomskiem w zakresie rozbudowy sportu, które nie mogą być zaspokojone z pieniędzy budżetowych, o tym też tutaj mówiliśmy. Potrzeb jest wiele. Jedną z podstawowych i takich chyba sztandarowych inwestycji, która będzie przez najbliższe lata w dziedzinie sportu przynajmniej determinowała wydatki budżetowe, jest budowa basenu, na którą też wszyscy czekamy. Ale wiemy też, że brakuje pełnowymiarowej bieżni, brakuje boisk ogólnodostępnych, na których mogą grać czy uprawiać sport dzieci. Brakuje hali przede wszystkim do uprawiania sportów, które nie są piłką nożną. Na to wszystko potrzebne są pieniądze zewnętrzne. Powinniśmy mieć orliki, niestety ich nie mamy, natomiast mamy jeden. Natomiast w programie Platformy są z całą pewnością środki zagwarantowane na budowę właśnie orlików wraz z instruktorem, który będzie finansowany z pieniędzy rządowych. I co ważne, Szanowni Państwo, granty dla lokalnych stowarzyszeń sportowych na przeprowadzanie projektów i na szerzenie tak zwanej kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. To są rzeczy, na które czekają samorządy i na tego rodzaju wsparcie każdy samorząd, każde stowarzyszenia lokalne, czy grające w piłkę nożną, czy biegające, czy jeżdżące na rowerze, a tych w Radomsku jest bardzo dużo, czy morsujące, one potrzebują takiego wsparcia. I oprócz tej kultury fizycznej krzewionej w zakresie zajęć szkolnych, potrzebne są pozaszkolne zajęcia, które będą pokazywały, że można ten czas wolny spędzać aktywnie, atrakcyjnie, a jednocześnie zapewnić komfort wszystkim, którzy prowadzą te zajęcia i którzy uczestniczą w tychże zajęciach na poziomie XXI wieku. Także ja gwarantuję, że znając problemy lokalne, ale myślę, że przed takimi wyzwaniami też stoją inne małe samorządy, te środki płynące do małych miast na szerzenie kultury fizycznej muszą się pojawić.